Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku Progress League, czy tam Ranked w tym sezonie. Zagramy sobie Ranked 1v1, jak widzicie moja ranga na start to Grand Champion 3. Już sobie rozegram placementy, oczywiście zapraszam was wszystkich na Twitcha, bo tam ostatnio bardzo często właśnie gra mecze rankingowe. No i widzimy się w meczu. No i dobra, w pierwszym meczu trafiamy już na osobę, co chyba ma mecz o Supersonika. Zobaczymy. Ogólnie to naprawili w końcu ten błąd na meczach rankingowych, że jak ktoś wyjdzie, to... O! To go nie widać tak jakby w tabeli i przez co nie można zobaczyć jego rangi i tak dalej, jego punktów. Ale mniejsza z tym, bo zagoduje się znowu i przegrywamy, ja tutaj muszę tryhardować. Rozbicie. Nie stracimy od razu, stracimy od razu. Chyba, że jakimś cudem zdążę, dobra, zdążyłem, ale jesteśmy i tak w ciężkiej sytuacji. On ma 100 boosta. Dobra, zchallenge'ujmy. Mam tutaj setkę. Nie jest źle, on może to kopnąć z całej siły. Ale tego nie robi. To było głupie, co zrobiłem. Natomiast, no, czasami trzeba. Aki? Nie zdążę, czy zdążę? Zdążę, dobra, 1-1. Ogólnie to w tym sezonie chciałbym zagrać dużo więcej rankedów 1v1, skupić się trochę na nich, żeby wbić na przykład na w miarę początkowym etapie sezonu po prostu Supersonika. Okej, dostałem kopa takiego, jakiego nie chciałem, bo ogólnie to celowałem w to, żeby dostać bumpa, ale jakkolwiek to brzmi, bo chciałem, żeby mnie przyspieszył w stronę boosta, no tak się nie stało. Dobra, weźmy sobie tą piłę, ja ją kopnę po prostu w kierunku jego bramy. Bo to jest dla niego niewygodne i możemy go zdemować, albo zabrać mu przyspieszenie. Dobra, przyspieszenie zabrałem, zdemować się nie udało. Zchallenge'uję go na raz. Bardzo dobre 50 zagrał. I nie zdąży strzelić, dobra. I szybki kontratak. Nie trafiłem? Dobra, trafiłem, ale ledwo, naprawdę już myślałem, że nie wycelowałem. Ogólnie jakby ktoś pytał, to ten mój wybuch używam z Bucket Moda, nie mam go jeszcze odblokowanego. Tak, wolałem to po prostu dopowiedzieć, bo... No pewnie by się pojawiały pytania. Oj kurde. Dobra. Tutaj sobie poczekam na wolno, właśnie tak, żeby zblokować coś takiego. I strzelamy od razu na 3-1. Gości, nie będziesz miał SSL-a po tym meczu, nie dopuszczę do tego. Okej, teraz nam jeszcze niech poda piłkę. Dobra, widywałem lepsze podania. Oj. Dobra, musimy to zbić do boku. Tutaj się zrespi boost, idealnie. I teraz przebitka, nie udało się go przebić. Dobra, weźmy to do defensywy trochę. Jestem bałwanem, czemu jemu to oddałem? Trochę sobie źle skontrolowałem piłkę, bo ogólnie nie chciałem jej zostawić na takim miejscu, ale za bardzo mi do tyłu poleciała i przez to, jakbym już zahamował, żeby jemu trzymać, to bym dostał demo, więc już była sytuacja taka, że jedyne co mogłem liczyć to... Ale potężny 50. Ale tragiczne przyjęcie. Dobrze, że ziomek i tak był w bramce. Chyba, w sensie i tak by chyba zdążył. Oj, no i teraz tragiczne 50 z naszej strony. Okej, nadciągamy. Wznowienie wygrane, ale nie strzelę z tego. I się wystawiła ta piłka, byłem przekonany, że się potoczy tak po słupku, że nic z tego nie będzie. A była okazja. No nie! Okej, wezmę to sobie do defensywy. Tutaj tak lekko przymulę. Przebijemy go. Fajnie by było zdemować, udało się. I to lepiej przyjąć niż ten. Kurde, parę dni nie grałem jedynek, a mam wrażenie, że przez to mi takie mistacze lecą. W sensie za każdym razem? Nie za każdym razem, już tyle razy uderzyłem piłkę nie w taki sposób, jaki chciałem. Masakra, bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Przegrywamy wznowienie, ale nie powinno być to groźne. Przelecę przed nim. Jak zdążę, dobra nie zdążę, ale może zabiorę boosta. Dokładnie. Tutaj fake. Mogę to zabrać, ale się nie spodziewałem, że w sumie on tak zaryzykuje i to zostawi. Okej, flick. Demo? Jest, 5-3 dla nas. Ej, w ogóle zobaczcie, jaki sobie zrobiłem tutaj awatar. Banner i obwódka. Trochę mnie tutaj zmotywował do tego meda, którego pozdrawiam. Spytałem go, że fajny banner, on powiedział, że spoko, ale nie pasuje awatar i reszta. No to już chyba pasuje. Ale dobra, mniejsza, bo to jest tryhard, a ja gadam o jakimś awatarku. Dobra, niech to dotknie. Nic z tym się raczej nie stanie. Poza dodaniem nam piłki.
Fajnie by było go zdemować jakoś, ale raczej się nie uda. No. Nie wiem, co on robi. Dobra, przebijmy tą piłę. Weźmy to do boku. Fajnie by było z tego nie stracić. Wiecie co, ja to chciałem kopnąć mocno, ale ta piła się tak mocno odlepiła, jak tylko mogła. Przez co uniemożliwiła mi zrobienie tego, co chciałem. Zbierzmy tutaj setę. Kopnijmy z całej siły. To by było dobre chyba. Ale się nie udało. Kopnę pod sufit. On jak na to poleci, to jest stracony. Okej. Okay. Nie no, w niego musiałem trafić. Nie trafił w piłę. Dobijemy to. O, jest! 6 do 3. Dobra, tym razem pojadę na to wznowienie, bo już wcześniej było groźnie. Okej. Okay. Wbrew pozorom wydaje się, że przegrany kickoff, ale tak naprawdę mam piłkę i mam boosta. Tutaj sobie to przebiję. On nie ma czasu, żeby ta piłka nie wpadała do bramki naszej, więc musi zaryzykować. Niecelny strzał. On zaraz będzie musiał zawrócić na to. Co robię backflipa nad nim? Dokładnie, to jest ulubione zagranie, które można podpatrzyć u takiego bota jak Nextona i nie doprowadziliśmy do tego, żeby miał supersonika. Plus 15 memera, elegancko. No, on też minus 15, to też dopiero pewnie placementy ukończył. W każdym razie jeszcze musi trochę pograć, żeby supersonika wbił. No i w drugim meczu I Matthew, czyli chyba Mateusz, to jest tak na polskie, z przetłumaczenia. Okej, okay, tutaj dobrze, że się nie skusiłem tego boosta, bo chyba by miał upena. Wiecie co, polecimy na slingshota. On... O dobra, strzelamy, musiałem się na chwilę skupić, siedzieć cicho, bo generalnie dużo zależało od tego, czy on do nas skoczy od razu, czy nie. No i musiałem mieć naprawdę tutaj, no po prostu być czujny, bo jakby skoczył, to by nas mogło być ciężko, jakbym od razu nie oddał wtedy strzału. Nie wiem, jakim cudem dostałem demo, aż zobaczę to na replayu. No przecież, no nie wiem, z mojej perspektywy, jak to na żywo patrzyłem, to raz, że on nie leciał szybko i dwa, no dobra, teraz już widzę. Nie było, wybiłem piłkę z pomiędzy nas i on idealnie potem we mnie wleciał jeszcze, celując chyba tylko we mnie. Dobra, pinch. Nie. Zdąży? Dobra, nie zdążył. Elegancko. Nie zdąży tego też kopnąć. Chyba jakbym to od razu strzelił, jakbym od razu wiedział, jak to się odbije, to byłaby szansa na bramkę. Ale tak nie zrobiłem. Proszę. Dobra, jest. Znowu musiałem się skupić, żeby tutaj zridować, pod jakim kątem się piłka odbije od narożnika. W ogóle nowy sezon jest i chyba tylko raz do tej pory grałem na meczu rankingowym na tej nowej mapce, która jest wyjątkowo spoko. O, dobra, bronimy. Która jest nawet spoko. W poprzednich sezonach mam wrażenie, że co chwilę grałem na tych nowych mapkach, które mi się tak bardzo nie podobały. W tym sezonie jest całkiem git. I dostajemy bumpa i leci piłka jeszcze w okienko, mimo że ją uderzyłem. Ale wracając, to w tym sezonie ta nowa mapa jest całkiem git i w ogóle jej nie trafiam. Nie wiem, możecie napisać, jak wy macie odczucia. Już na początku myślałem, że w ogóle zapomnieli jej dodać, ale raz ją trafiłem. Na chyba 60 gierek już w tym sezonie. Okej. Okay. Dobra, to musi być bramka. Jakbym tego nie trafił, to bym do Silvera się cofał. No, ale dobra, nie wiem, czy to już powiedziałem do końca, ale dajcie znać, czy graliście i jak często trafiacie na tą nową mapkę. I w ogóle, czy ją lubicie, to też możecie powiedzieć. Tutaj zrobiłem wolne wznowienie i od razu mamy bramkę w nagrodę. W nagrodę za to, że nie umiemy zrobić dobrego kick-offa, mamy bramkę. Okej, okay, ale lecimy dalej. Tym razem, nie no, tym razem miała tracę, bo on zrobił wolne wznowienie. Czemu najlepszym wznowieniem w grze, w sensie najlepszym, czemu wznowieniem, które tak dobrze działa, jest wolne wznowienie, gdzie goście po prostu blokuje piłkę. To znaczy, strzeliłem przed chwilą dokładnie taką samą bramę, więc nie mogę narzekać. Ale wiadomo, o co chodzi. Dobra, polećmy tutaj. Nie dajmy się zdemować, oczywiście, że się damy zdemować. Miałem za mało boosta po tym wznowieniu. Dobra, on nas fliknął i piłka od poprzeczki niestety do bramki bezpośrednio leci. Ogólnie to, jak ważne są wznowienia na jedynkach, to jest masakra. O. Zresztą ten mecz to doskonale pokazuje. Zobaczcie, już bramek takich nawet nie tak, że mamy pozycję przyjętą po kick-offie, tylko bezpośrednio gol. No naprawdę masakra. Jak ktoś ma dobre kick-offy, to na jedynkach może być królem. Dużo wyżej, na dużo wyższej randze tylko przez to, że wznowienia wygrywa. Teraz też go bezpośrednio po wznowieniu. Nie wiem, ten mecz to same wznowienia do tej pory. No ale wygrywam, to nie ma co narzekać. Tutaj... Może? Dobra, czy znowu będzie po wznowieniu? Ogólnie mam piłkę za friko. Obronił to jakimś cudem. O!
Zdążył strzelić najgorzej, dobra, ale tym razem, no, zważywiłem, nie powinienem tak ryzykować. Chociaż on to bardzo stykowo tam obronił. Lecimy. Tutaj do boku. Dostałem bumpa i leci bramka znowu po wznowieniu. No nie wytrzymam, czy w tym meczu może paść normalny gol? Nadciągam. Nie, nie. No nie wierzę, no minęły, kurde, 2 minuty i już padło 13 bramek. Okej. No nie. Dobra, nie stracimy teraz bezpośrednio raczej. Dokładnie. Wiecie co, polecę na ceiling shota, żeby trenować po prostu. No, innego sensu nie ma. Dobra, to było tragiczne i wchodzi do bramki. Ale to też jest bramka po wznowieniu tak naprawdę. W tym meczu chyba będzie jakiś rekord bramek. Jest 7-7 i nawet połowy nie ma. Nigdy tyle bramek chyba nie widziałem w meczu takim niejednostronnym. Dobra. Udało się na chwilę zablokować, ale dalej jest lipa. Mamy dosyć ciężką sytuację. Okej. Nie zrespiło nam boosta, ale jemu już tak i tracimy. I tak naprawdę to też jest gol po wznowieniu, bo nie miałem od tego momentu piłki ani boosta. Okej, może tym razem ja zrobię wolnego. Niestety bumpnął nas i nie mamy od razu bramy. On to raczej będzie kopał, dokładnie. Kopnięty. O, wywalił się wave dashem. Ja go znowu kopnę. I w końcu się coś stało po tym. Jest jakaś normalna akcja stosunkowo. Dobra. Strzelmy bruzówę. Strzelmy bruzówę, nie ma co się z nim bawić. 8 do 8, co to za wynik? Nie no, na poważnie to może być rekord bramek, jaki miałem w meczu 1v1 na rankedzie. Nie będę leciał teraz już na ściankę, bo to zbyt jest nieskuteczne. Okej. Dobra. Mocny fliczek? Nie no, do dupy fliczek. I tracimy? Dobra, nie trafił chyba. Dokładnie. Teraz fajnie by było to jakoś tak wybić, żeby nie miał bramki. Jest git. On tego nie ma na dachu. Jest okej. Nie ma jak z tego strzelić. Przyjmujemy. Nie zabrał boosta. Tu z respi setę. On jest zaraz z nami, także nie mamy czasu. Okej. Jakiś... A, chciałem zrobić wysokiego backflipa. Nie udało się. On z tego pewnie będzie leciał. Nie ma już flipa. Dlatego łatwo to będzie wybronić. Mogłem to spróbować strzelić, ale raczej bym tego nie trafił. On nas od razu strzelężował. Dobra, niech to uderzy. Nie mam już flipa, żeby się szybciej na ziemię udać. Ale raczej to nie będzie jakieś turbo groźne. Okej, zabrać teraz tylko setkę. I wiecie co, on może na to lecieć. Okej, leciał na to faktycznie, nie trafiłem w bramę. Nie taki był mój cel. Ale teraz myślę, że byłoby to dobre. Niestety nie będzie rekordu bramek, też już widzę, bo bramki przestaje padać co sekundę. Okej, jakiś 50, demo na nim? Nie udało się. Teraz? Szybko na ziemię? Najwolniej na świecie musiałem spaść. Ale to nie jest in. Dobra, wybijamy do boku, nie mamy boosta. No to może być lipa. Jak się nie wywali ziomek? Nie, no i demo dostałem, nawet nie było blisko na moim ekranie. To znaczy pewnie było, ale myślałem, że nie dostanę. No i dobra, wznowienie. Jakieś kurde ten. Okej, jest duża szansa. Ale piłka nie może spaść na ziemię, co mnie dosyć ogranicza. Okej. Dobra, weźmy tak. Jakiś flick, kurde ten. Nie, no nie odbiło się, no widzowie, no to jest skam jakiś, na zakrzywionym było. Jestem oszukany na rankedzie na odcinku. Nie, no to biło się nie odbiło od ziemi, nawet nie było blisko. Co to ma być w ogóle? Nie, ja tak tego nie zostawię. No dobra, milimetr od tej ścianki to się odbiło, naprawdę kawałek dłużej. I miałbym już setę, miałbym tutaj okazję na jakiegoś Ariala. A on zdaje się, że nie miał nawet boosta, żeby to obronić. No dobra, wielka szkoda, bo ten mecz był naprawdę bliski. No ale myślę, że całkiem dobry początek nowego sezonu. Mamy już Grand Championa 3. Ja tak jak mówię, będę się starał jak najszybciej dobić SSL-a w tym sezonie na jedynkach. Jeżeli ktoś chce zobaczyć na żywo, jak próbuję dobijać tę rankę i gdzie po prostu będę grał więcej rankedów, to zapraszam na mojego Twitcha, link w opisie. No i ja już nie będę przedłużał. Możecie zostawić jakiś komentarz, sub, like i elo elo.